Miło, że Państwo zostali też na drugą odsłonę siesty. Marcin Kedryński w Trójce. A kończyliśmy tę część pierwszą zmysłową muzyką Lucy de Carvalho i mówiliśmy o tym, że ta zachwycająca dziewczyna to odkrycie roku 2019 w sieście. Pojawi się na naszym trójkowym, jubileuszowym 10. Siesta Festiwalu. To będzie ostatni dzień tego naszego święta, noc właściwie w parlamencie 26 kwietnia. Ale wiemy też już, to nie jest żadna tajemnica, jak ten festiwal się otworzy. I ja często mówię, że te dziewczyny występują w sieście właściwie nierozdzielnie. Jakoś wspólnie je odkryłem i od tamtej pory właściwie są obok siebie jak słynne kawa i wuzetka, zestaw obowiązkowy. Więc nie możemy sobie odmówić tej przyjemności. Andrea Motis na Siesta Festiwalu pierwszego dnia 24 kwietnia. Pra se perceber que realismo tal disseminando mão. Mas quem age assim já se entregou, não tem segredo. E nem toda riqueza vai fazer você fugir do fatal carrossel do real. Minha força não depende de você, flutuando ao sentido. Presa bilhete pra fina luz, no entrever da razão. Pode acreditar, pisar no chão, beber da fonte. Se você quiser se libertar da inútil prisão, de que não abre mão, mas só depende de você. A desilusão você implantou por puro medo. Olhar pra si e perceber que é realismo tal disseminando mão. Mas quem age assim já se entregou, não tem segredo. E nem toda riqueza vai fazer você fugir do fatal carrossel do real. Minha força não depende de você, eu flutuando ao sutil. Pisar no chão, beber da fonte. Se você quiser se libertar da inútil prisão, de quem não abre mão, mas só depende de você.
Ależ to będzie szczęśliwy wieczór. 24 kwietnia w Filharmonii na Ołowiance w Gdańsku. Andrea Motis na 10. trójkowym Siesta Festiwalu. Co za cudowne to muzykowanie, prawda? I ta dziewczyna nie dość, że tak śpiewa i komponuje, nawiasem mówiąc, tekst do tej piosenki napisał niejaki Sergio Krakowski. No to ona jeszcze na trąbie gra przecież, jak znakomicie. Szczerze mówiąc, taką radość z brazylijskiego śpiewania i muzykowania na marginesie. Dziewczyna jest z Katalonii, no ale tak śpiewa po brazylijsku, że no mało kto w Rio jest w stanie tutaj podjąć walkę. No ale przypominam sobie jeden taki koncert rzeczywiście, gdzie to brazylijskie muzykowanie było absolutnie najwyższej światowej próby. I to też było na Siesta Festiwalu parę lat temu. Eliane Elias, pamiętają Państwo? Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato enzoneiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil samba que dá bamboleio, que faz gingar. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim, Brasil, pra mim. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rico no congado, canta de novo trovador, a merencória, a luz da lua, toda a canção do seu amor. O seu vestido rendado, Brasil, pra mim, Brasil, pra mim, esse coqueiro que dá coco, aonde amarro a minha rede, nas noites claras de luar. Essas fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Oh, esse Brasil lindo e trigueiro, é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e
pandeiro, prazer. Pra mim, prazer. Brasil, terra boa e gostosa, da morena cestosa, de olhar indiferente. O Brasil, samba que dá para o mundo se admirar. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim. Brasil, pra mim. Esse coqueiro que dá coco, aonde amarro a minha rede, nas noites claras de luar. Ai, essas fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Oh, esse Brasil lindo e trigueiro, é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Janie Elias, a my nie zmieniajmy pulsu. Dawno nie słyszałem w sieście Luciana Alves i Swami Junior. Samba, nosso jeito de
vida fica suspensa. No samba o tempo é uma invenção. Luciana Alves, ale pisał, komponował i dowodził Słami Junior. Może go Państwo pamiętają, on był kiedyś, dłuższy czas, bawił kiedyś nawet z nią we Wrocławiu, pamiętam, robiliśmy w Trójce ten koncert na żywo, go chyba transmitowaliśmy. Był szefem muzycznym zespołu Omar Portuondo, to chciałem powiedzieć. Rzadko wracamy do tej jego solowej płyty, a to niesłusznie jest wyborna. A żeby tak jakoś dyskretnie, nie przesadnie Państwa absorbując, ale porzucić jednak grunt brazylijski i powoli się do Ameryki Północnej przetransportować, no to muszę poprosić moich trzech dobrych przyjaciół. Ten temat pewnie Państwo rozpoznają. That's the way it will be. Every day in the life of a fool. Kenny Rankin z gitarą, producent tego nagrania Oscar Castro Neves i oczywiście z harmoniką ustną Toots Thielemans. Trzej nasi siestowi przyjaciele. Z każdym z nich życie mnie zetknęło, współpracowaliśmy i w ogóle nie mogę uwierzyć, gdzieś to wypieram od siebie, oddalam, że oni wszyscy trzej już tak daleko właśnie. No, niebywałe zupełnie i tak nagle, tak szybko.
Drodzy Państwo, w Sieście w tym roku latem mamy dosyć osobliwy zwyczaj sięgania po nie swoją muzykę. Innymi słowy, mój ulubiony trójkowy rhythm bluesowy artysta Hirek Wrona może się na nas troszeczkę zdenerwować, bo faktycznie odbieramy mu chleb i w każdej sieście tego lata, albo prawie każdej, sięgamy po takie stare utwory R&B, soulowe. Ja gdzieś mam całą kolekcję takich płyt i ponieważ się na tym w ogóle nie znam, to rzadko używam. Tyle, że dla własnej przyjemności w samochodzie najchętniej. Ale myślę sobie, co ja tam Państwu będę o tym opowiadał. A potem myślę sobie, no właśnie, co będę opowiadał? Nic nie będę opowiadał, tylko będę muzykę prezentował i może i wy będziecie mieli frajdę. Rok 1971 i Wilson Pickett. Myślę, że to taki jest prekursor funky właściwie, ten Wilson, prawda? Z Jamesem Brownem. No i że mu te struny nie popękają, jak tak krzyczy na nas niegrzecznie. Teraz będzie może drobinę bardziej lirycznie, ale też nie jakoś przesadnie. The Persuaders. In the morning, and I don't give it a second thought.
you could keep breaking your woman's heart. It's a thin heart between love and hate. And she'll sit back and enjoy it. It's a thin heart. Yes, it is. Woman in the world could be the meanest woman in the world if you make her that way. You keep hurting her, she keep being quiet. She might be holding something inside that'll really, really hurt you one day. Here I am laying in the hospital, bandage from feet to head. Stay in a shop just that much from being dead. I didn't think my woman would do something like this to me. I didn't think my girl had the nerve. Here I am. I guess action speaks louder than words. It's a thin line between love and hate. Don't think you can keep treating your woman. And she won't ever get mad. It's a thin line. Yes, it is. Between love and hate. She's gonna fool you one day. It's a thin line. The Persuaders. No, nie nauczyli się wielu akordów na tych swoich gitarach. A my w naszym kąciku z muzyką pradziejową R&B, kąciku wakacyjnym, ja obiecuję, nie będę Państwa tym dręczył przez wszystkie miesiące tego roku. To nie tak jak z Nat King Cole'em. Dziewczyna, której chyba kiedyś powinniśmy w tym naszym właśnie zakątku poświęcić tak naprawdę cały nasz tryptyk. W ogóle to się zgódźmy, że wakacje to będą w sieście trwały przynajmniej do końca września. Dobrze? Więc sporo jeszcze tego R&B przed nami. No a myślę o Aretha Franklin oczywiście. To jest jedna z jej słynniejszych piosenek, Daydreaming. Let's go.
Aretha Franklin. Aretha powróci w Sieście. No już nie dzisiaj oczywiście i pewnie nie za tydzień. Za tydzień to w ogóle nie bardzo wiadomo, co będzie. Ale podczas naszych studenckich wakacji, czyli jeszcze we wrześniu, kiedy będziemy dalej słuchali sobie dawnego R&B. Mówię, że nie bardzo wiadomo, co będzie, bo jest 1 września, 80. rocznica i nie wiem, szczerze mówiąc, czy będzie siesta, czy nie będzie. Jak będzie, to sobie wspólnie posłuchamy jakichś starych piosenek. Dobra, no a jak nie będzie, to Państwo posłuchają czegoś zupełnie innego. Ale a propos starych piosenek, rok 1953 i Nat King Cole występuje grając w siebie, więc jest przekonujący w filmie Blue Gardenia, takim mrocznym, krwawym, może odrobinę kryminale. I śpiewa tam tę bajecznie piękną pieśń. Co też zrobi i teraz, bo przecież w Sieście w roku 2019 świętujemy stulecie jego urodzin i on pojawia się w każdym naszym programie. Choćby nie wiem co, jakby tego było mało, na ile to możliwe. Kiedy już zaśpiewa, to wówczas ten sam temat potem przeimprowizowuje jakiś artysta. No więc teraz aż dwóch artystów przeimprowizuje po naszym panie pluszu, po Nat King Cole'u, Blue Gardenie i to będzie oczywiście Branford, nasz jubilat jutrzejszy i Kurt Elling, który wprawdzie też śpiewa jak Nat King Cole, ale jakże inaczej. A zatem Blue Gardenia w dwóch odsłonach przed nami. Blue gardenia, now I'm alone with you, and I am also blue. She has tossed us aside, and like you, gardenia, once I was near her heart, after the teardrops start, where are teardrops to hide? I lived for an hour, what more can I tell? Love bloomed like a flower, then the petals fell. Blue gardenia, thrown to a passing breeze, but pressed in my book of memories. I lived for an hour, what more can I tell? Love bloomed like a flower, then the petals fell. Blue gardenia, thrown to a passing breeze, but pressed in my book of memory. With you, and I
she has tossed us aside, and like you, gardenia, once I was near her heart. After the teardrops start, where are teardrops to hide? I lived for an hour. What more can I tell? Like a flower, then the petals fell. Blue gardenia, thrown to a passing breeze, but pressed in my bosom. Aż boskie to solo na tenorze naszego jutrzejszego jubilata, Branford i Kurt Elling. Tak Branford jakoś dobrze się czuje w towarzystwie śpiewających kolegów, że zróbmy mu jeszcze jedną przyjemność. Obok niego tym razem Harry Connick Jr. Next to me,
Don't be scared that I'll leave you without warning. I've never cared this much, believe me. I'll want you more by morning. You have lived. I could kiss for hours. I have time. I'm not going away. Please just let me hold you and love you like I told you. Baby, let me stay. Branford Marsalis i Harry Connick Jr. Branford, jutro kończy na ładnych parę lat, ale wciąż jeszcze nie są to urodziny okrągłe. W przyszłym roku będziemy poświęcać mu całą siestę. I w ogóle to może być jego rok. Zobaczymy. Ale teraz chciałbym, żeby na koniec jeszcze Branford został i zresztą Harry Connick Jr. również, bo Branford jest producentem tego nagrania. Pochodzi ono z takiej serii, którą on wydawał, Marsalis Music Honors, czyli on kłania się swoim wielkim mistrzom i tutaj kłania się perkusiście z Nowego Orleanu nazwiskiem Bob French i tam na fortepianie w tym zespole gra właśnie Harry Connick Jr., a Branford na saksofonie. I jeszcze w dodatku, jak mają dobry humor, to wszyscy śpiewają. Więc chciałbym Państwa właśnie dzisiaj w takim jasnym zostawić nastroju i wierzę, że ta piosenka okaże się odpowiednia. Ja się nazywam Marcin Kiedryński, Ewa Redel realizowała dzisiejszą siestę i słyszymy się niebawem, mam nadzieję, tymczasem. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, take my sunshine away. The other night, dear, while I was sleeping, I dreamed I held you in my arms. When I woke, dear, found I'm mistaken, so I
everybody sing. For my sunshine.